Podwyżki dla sfery budżetowej, zmniejszenie rat kredytów oraz obligacje antydrożyźniane. W Rzeszowie posłanki Platformy Obywatelskiej Krystyna Skowrońska i Joanna Frydrych przedstawiły założenia tzw. pakietu ratunkowego dla polskich rodzin. Pierwsza propozycja to 20% podwyżka dla pracowników budżetówki. Proponujemy nauczycielom, aby ich wynagrodzenia wzrosły o 20%. To ma być realna szansa walki z drożyzną, ale i wsparcia pracowników sfery budżetowej. Państwo od lat wiecie, że nauczyciele protestują przeciwko niskim wynagrodzeniom. Dzisiaj rządzący proponują wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 4,4%. Przypomnę, przy inflacji powyżej 10%. Druga propozycja dotyczy kredytów hipotecznych. Koalicja Obywatelska opowiada się za zamrożeniem rat kredytu hipotecznego na poziomie z grudnia 2021 roku. Drodzy Państwo, nieudolność naszego rządu i niestety zła polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego, a dokładniej prezesa Adama Glapińskiego, spowodowała dzisiaj właśnie tą drożyznę. To nie tak, jak premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to jest putinflacja. Nie, proszę Państwa, to jest PiS-inflacja i glapoinflacja. Tak możemy dzisiaj powiedzieć. Dalej posłanka Joanna Frydrych przypomniała, że prezes NBP Adam Glapiński zarobił w 2021 roku ponad 1 000 000 zł, a nagroda, jaką otrzymał, wyniosła 600 000 zł. Te 600 000 zł to jest tyle, co wartość mieszkania około 55-metrowego w Rzeszowie, w Warszawie, w Krakowie. Szanowni Państwo, to jest tyle, co niejednokrotnie rodzina, młoda osoba musi spłacać przez całe swoje życie. I szanowni Państwo, my dzisiaj proponujemy, aby przyjąć tak zwany pakiet, ten antyinflacyjny, który przede wszystkim też będzie wspomagał przedsiębiorców. To jest pomoc dla kredytobiorców, czyli rata, to jest ten drugi punkcik, rata kredytu nie może być wyższa niż w grudniu 2021 roku. Koszt operacji miałby ponieść Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Z kolei trzecia propozycja z tak zwanego pakietu ratunkowego dla polskich rodzin dotyczy projektu emisji dwuletnich obligacji, których oprocentowanie odpowiadałoby inflacji w okresie od momentu zakupu obligacji do momentu przedstawienia ich do wykupu.